Tytuł kursu: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Moduł: Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe. Temat: Bilans szansą na lepsze zarządzanie finansami firmy. Wiele przedsiębiorstw traktuje obowiązek sporządzania bilansu rocznego w kategoriach zła koniecznego. Czy słusznie? Niesłusznie, gdyż ta forma kontroli finansów może dostarczyć wielu cennych informacji na temat bieżącej strategii zarządzania finansami firmy. Analiza finansowa w postaci bilansu nie jest wyłącznie przykrym obowiązkiem, ale stanowi również narzędzie, dzięki któremu można ocenić jakość metod zarządzania finansami i uniknąć poważnych problemów w przyszłości. Co w takim razie przedsiębiorcy powinni zrobić, by bilans zamknięcia roku obrotowego był korzystny? Przede wszystkim należy bilans uporządkować. Firmy mogą tu korzystać z wielu narzędzi. Wydaje mi się, że wielu przedsiębiorców nie bardzo wie, jak to zrobić. Ma pan rację, wielu polskich przedsiębiorców nie ma jeszcze świadomości, jakie narzędzia można wykorzystać. A można na przykład zlecić windykację wyspecjalizowanemu podmiotowi, który pozwoli uporządkować nieuregulowane należności. Kolejnym narzędziem jest sprzedaż należności. Dzięki takiemu rozwiązaniu w ciągu kilku dni można zamienić należność na gotówkę. Uzyskanie wysokiej ceny sprzedaży ze zbycia takiej należności zależy od okresu jej przeterminowania. Im jest krótszy, tym lepiej. No i oczywiście na porządkowaniu bilansu korzystają spółki giełdowe, które chcą zaprezentować wskaźniki, które pozytywnie wpłynęły na obraz i wycenę spółki. I czy to już wszystkie narzędzia, z których firmy mogą korzystać? Oczywiście, że nie. Wielu przedsiębiorców nie wie, że może poprawić sobie bilans także poprzez faktoring. Ta usługa zapewnia natychmiastowe spieniężenie należności niewymagalnych, co przekłada się na wyższy stan gotówki w przedsiębiorstwie. Dzięki zastosowaniu faktoringu następuje poprawa płynności oraz cyklu rotacji należności. Pragnę zaznaczyć, że z opisanych przeze mnie narzędzi firmy mogą korzystać na koniec roku obrotowego, ale również okazjonalnie. Na polskim rynku dostępnych jest wiele metod porządkowania bilansów, które przydają się jeszcze przedsiębiorcom, zwłaszcza przy okazji zamknięcia roku obrotowego. Narzędzia te pozwalają sukcesywnie poprawić płynność finansową i sprawniej konkurować na rynku. Dzięki dobremu i wiarygodnemu bilansowi firma staje się poważnym partnerem biznesowym, gdyż w przejrzysty sposób prezentuje on kondycję finansową, a taka otwarta postawa wzbudza zaufanie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.